To okej, okay. Jesteśmy w porcie, znaczy się jeszcze nie doszliśmy, a tutaj już Michał, już ma, miałeś sandacze, mówisz? Trzy sandacze? Nie w miarę. Ale jakieś malutkie. I gdzie? Na pierwszej główce. No dobra, my się nastawiamy dzisiaj na konia na glizdę. Chyba dobrze, nie? Próbujcie. Tak jak żeście słyszeli, nastawiamy się na konie na glizdę, no najbardziej chyba skuteczna metoda. Oprócz krewetek. Krewetki łowiliśmy, łowiliśmy okonie na krewetki w Gdyni. Macie z tego film, a jak nie macie, to wam rzucę za tydzień. Fajna sprawa. Jest. Mega duże. Śledź. Co my mamy tutaj? A, no i zobaczcie. Jest pierwsza rybka i to wcale nie śledź, wcale nie okoń. Piękna rybka. Bardzo mocno atakuje. Pogoda wyśmienita, to też dopadło. No widzicie, ale oni mają przygotowani, są na posiadówkę dłuższą. Tak jest, i na śledzika, i na flanderkę. Skąd masz takie okulary? Odpleciony, nie? Zobaczcie, skonfiskował mi wszystko. Ale mówię, to musi teraz użyczyć. Bardzo fajna obrotóweczka, idealna na okonie, na ultralight, 3,5 grama. Pokaż pudełeczko. Super sprawa, dzięki pleciona. No i piknie. Jej. Widzisz? Masz. Widziałem na glizdę. Bardzo skuteczna metoda, zobaczcie, żeby, no, można powiedzieć, spinningować dendrobeną. Na drop szociku. Wystarczy na znowu i... Tak. Większość roboty za nas załatwia przynęta, która się po prostu rusza. Masz swój zapach, naprawdę rewelacja. Filip kolejnego konia. No i pięknie, o to w tym chodzi. Dropshot robi robotę, ja natomiast ćwiczę cały czas tą obrotóweczkę. W sumie ona też taka okoniowa, taka z ciemną paletką. Myślę, że może być ok. No zobaczymy, tutaj ostatnio jaś piękny padł, Andrzej złowił, macie to na filmie. Ha, zobaczymy, może i mi się poszczęści. Chyba czas zmienić przynętę. Moja się ładnie jeszcze tak zaczepiła, tak do zdjęcia. Zróbmy może zdjęcie. Tak, biorę jak szalone, proszę bardzo, Filip znowu. Ja mam coś takiego, obrotóweczkę bardzo fajną. 3,5 grama. To jest bez sensu brać dzieci nad wodę, ponieważ one koszą system. Ja złowiłem 2-3 potokowce, a Filip cały czas coś łowi o konie, a teraz złowił flądrę, zobaczcie. Taka flądra, ja cię kręcę. Bierzemy ją do miary? Dawaj, zobaczymy ile ma. 35 cm. Taka flądra. Cały czas chodzę z tą paczką dla Mateusza, nie? Kurczę, to już było łatwiej chyba wysłać impostem, nie? Dobra, to tak, mam o tą obrotóweczkę. Sprawdziła się na te potokowce. Co tutaj masz? Czekaj. O, to. Myślę, że to by mogło się nadać właśnie na takie okonie i na flądry. Mam nadzieję, że też flądry złowię. No nie masz szans już. Dobra, i to jest 9 gramów. To przy moim kiju Konger Street Air będzie no, dosyć ciężkie, ale myślę, że Konger da radę. Dobra, Filip, coś jest. Ale było, kurde. A co to było? Coś dużego. Bałem się zaciąć, wiesz, tym małym kijem. Ale to mógł być zaczep. Nie, ale zaczep nie, bo on nie spierniczałby na boki. Teraz dokonamy profanacji takiej ładnej przynęty. Bo odplecione dostaliśmy też pisaczki, które ponoć się nadają do tego typu rzeczy. Spróbujemy delikatnie tutaj to na czerwono pociągnąć, bo według mnie ona jest troszeczkę za jasna, ta przynęta. A czerwony kolor będzie drapieżny. Jo, coś takiego, zobaczcie. Piękna sprawa. Pomalowane od razu leciało do wody i kolor nie zszedł. Znowu flądra. Dobra, dawaj ją do góry. Co, przednie wzięła? No normalnie przednie po prostu się bierze i... Ale musiałeś coś dźwigować, czy raczej jak zastopowałeś, to ci wzięła? Nie, po prostu tak sobie przyszedł, tak ty i się bierze. Tylko że ona to zjadła. No, dydę, głęboko nie połknęła, spoczko. Słuchajcie, bujam się z tą paczką od 3 godzin.
Właśnie się przestałeś bujać. I właśnie się przestałem bujać, także biorę tą paczkę. O, w środku jest masa gazet Wędkarski Świat. Dziękuję bardzo. Tak jest. I nasz kubek, smycze. No ciężka, nie? Ciężka. A teraz mnie zmusiłeś, żebym do samochodu wrócił. Taki zaczep do przodu. Gumowe, czyli pasuje na każdy, myślisz? Na każdy. I to kupujesz gdzie? Na Allegro. Nie, ja myślę, to w sklepie też będzie, nie? Też, na pewno. No, także słuchajcie, wędkarski.com się szykujcie, żeby coś takiego mieć. Oliwkę też złapię, tylko że oliwka wystaje tutaj później, nie? Aha. No, takie wałeczki to spokojnie łapię. No, spoczko, super sprawa. Co to za wędka? Też jakaś taka. Szymona. Też ultralight, nie? Też. Tutaj mamy taki baner, jeżeli ktoś by chciał sobie coś ciekawego kupić, mieć super zniżkę, to jest 10% zniżka. To jest największa zniżka, jaką Wędkarski Świat w ogóle oferuje dla swoich klientów. I tutaj jest dodatkowy myk, że jeżeli wykupicie za pomocą tego kodu Morska TV, no to Filip dostanie 2%, nie Filip? Tak. Na przynęty i sobie kupi coś takiego właśnie do trzymania tego ciężarka, na przykład wędkarskiego koma, przepraszam, wędkarski kom, więc ja mówię Wędkarski Świat. A Wędkarski Świat to zarąbista gazeta i tu przed chwilą był kolega i dostał cały komplet 9 gazet Wędkarski Świat, bo wygrał na debacie. O, i to jest na tej, ma podbierak, znaczy się będzie, rybę będzie miał. Nie będzie, Michał, nie będzie. Właśnie się zabijam. Tak? Od której siedzisz? Co, z półtorej godziny jesteśmy, 2 godziny. I co? Bieda straszna. Tak? Filip, my tu jesteśmy chwilę. Filip, wymień, co wymienił, co zrobiłeś? Flonder 35, Flondra 5, 4 okonie niewymiarowe, jeden taki niewymiarowy, ale średni, taki fajny. No. No to co, no to idziemy do domu, bo nie potrafimy łapać, nie? Bo on ma te okulary odplecione, nie? No takie, kurczę, wszystko mi skubno, słuchaj. Tak? Oglądałeś wczoraj debatę? Nie, nie oglądałem. No dostaliśmy prezent odpleciony, no niestety, wiesz, no pokazałem Filipowi go rano i to był jednak minus. Czyli zawinął ci wszystko, co dostałeś. Tak? Dokładnie. No to na dziecko też. No, nie, przepraszam, dał mi te największe, te takie gumy, mówi, że tata, takich rypów nas dużych nie ma, żeby takie coś używać, nie? Co to jest? Dawaj, chcesz podbierek? Chyba w plecach, ale ja bym tego. Dobra, ale słuchaj, coś w ogóle ruszałeś kijem? Bo ja nie patrzyłem. Chyba teraz jak już my stali, to tak tyle co w wodzie był. No. I się majtał, nie? Patrz jaka flonderka. Czekaj, to ze mną, to ze mną. Że niby przyniósł szczęście, nie? 2 godziny stali, nic nie złapali. No coś takiego, zobaczcie, to jest normalnie szok. Ja myślałem, że to miało więcej tych odnóż. Mówił mu, że tu jest większość urwana, on mówi, że takie coś było. Ja jak coś idę tam na koniec, gdzie flądrę złowiłem. Dobra, ale to jedną gliznę mi daj. Kolejni widzowie z Morskiej TV, Kuba i Michał. Skąd Dane? Jesteście? Z Połczyna. Z Połczyna? Z Połczyna. Nie, to też niedaleko mnie, zobaczcie. I co, dzisiaj też na rybki? Co? Na okonki. Na okonki. Metoda dropshot, widzę. Tak. Bardzo fajnie. Filip wyłowił na dropshota flondrę 35 cm. Więc warto tak po prostu sobie gadać. O, tak jak ja teraz, zobacz. Tu kolega też wyłowił flonderkę. Też fajna przed chwilą, nie? Jest. Siedzi mały okonek. Mam nadzieję, że nie zeżar mi glizdy, bo mamy już podbramkową sytuację. Mało tych glizd nam zostało. Mały taki okonek, ale się liczy. Hurra, wreszcie coś złowiłem. Krzysiu z rodzinką. A no zobaczcie, jak fajowo, nie? Tak w porcie się spotkać. I co? Za okonki? Od groma, słuchaj. Konki się. Filip ma flonderkę. Naprawdę, bardzo fajnie. Jakieś potokowce. No i pogoda, nie? Filip tutaj zostaje, z tego co wiem, co? Uważaj, nie wpadnij do wody. A ja idę, słuchajcie, tutaj do Janka. No i ekipy, oni łowią na tym pływającym pomoście. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle można łowić takiego pomostu, bo ja nie wiem, czy można. A kiedyś o tym czytałem, że niby nie, ale zobaczcie, co tu się dzieje. No mam nadzieję, że nie... Są flądry? 32,5. 32,5. Jeszcze Filipa nie przybiliście. 35, mamy to na filmie, możemy potwierdzić. No i zobaczymy, słuchajcie. Ja spróbuję do nich dołączyć, myślę, że nam nie przyfanzolą mandatu, ale piszcie w komentarzach, czy tak można. Bo jak nie można, no to w kolejnych odcinkach będziemy mówić o tym, że tak nie można. Wchodzimy na teren
Nie wiem właśnie, mariny w porcie. Trzymajmy się, słuchajcie, tego, że skoro tutaj nie ma żadnego jachtu, to możemy na to wejść. Natomiast ja też sprawdzę dokładnie i zobaczę, czy można w końcu z tego łowić, czy nie. Bo zobaczcie, zagęszczenie wędkarzy to okrutne jest. Okrutne. Wierzchucino. Tak, znaczy to nie o to chodzi, ale jest. Ale jest, bluza jest, jest dobrze. I co, coś dzisiaj masz? No ja mam trzy okonki. Trzy okonki. I teraz by była flonderka, myślę. To jest flondera. Zobaczcie, takie ugięcie i tylko od czasu do czasu walnie. Fajnie się ugina. Jej, o to chodzi. Spiernicza. Potężna flonderka. Potężna flondra, zobaczcie. Taka flondra. O, bardzo ładna flonderka. 39 cm. Coś jeszcze brał z tej flondry, gdzie mnie. Przebiłem Filipa, ale nawet taka grubiutka. No już fajna. Piękna flonderka do wody. O, ła. A słupowata taka. Ole ma się miarkę. No. Się dorobiłeś w końcu. No tak. Zobaczcie, tam też kamerka, sami youtuberzy normalnie. No dobra, ale co, podbiłem pod poprzeczkę, także panowie, no do roboty, do roboty. Mniejsza tym razem. Ci ja wiem, będziemy ją mierzyć. Dobra już, zmierzmy ją. Tak na szybko, nie wiem, 29. Z gwizdą 30. No i okej, do przodu, zobaczcie. Także coś się dzieje, nie Janek? No dzieje się. No. Ale się dzieje. No właśnie. Wypuszczamy do wody. Lecimy. Grunt, że złowiłem tą największą flądrę i przebiłem Filipa, nie? Bo tak znowu byłoby wstyd, wiecie, żona się pyta, no i co? No i ja taki biedny odchodzę w cichości. Ale ty! No ja powoli, powoli, powoli! Ty masz w ogóle ten kołowrotek chyba źle ustawiony, nie? Pewnie. Ło! Ale dawaj, dawaj, poczekaj, czekaj, czekaj! Przytrzymam ci, a ty ręką weźmiesz. Ale za żyłkę po prostu. O ty, skubany! Przylaz, zobaczcie, i tak się wykańcza konkurencja, czyli tatę, nie? Łatwo. Łatwo? Ja, jeszcze mam piasek na sobie taki. Nie, to są takie chrostki, wiesz? Wrzucam do wody. O tak lekko, lekko, zobaczymy jak popłynie. Ej, skubana, szybka. Szybka i wściekła, piąteczka. No ty, popatrz, ładna. Mam 2 giganty. No oczywiście, że mierzymy, 36 ma. Nie może mieć 39, bo tyle ja miałem i on by pomił mnie, a dzisiaj tak, robimy challenge oczywiście. No pierwsza moja flodra w życiu tak w ogóle. Na Big Slate od Mikado. No. Świetnie się gieło na maksa, nie? Zresztą od feedera wklejono. I mamy, o. Ze Sławik Team ktoś, nie? Musi coś to zrobić. Właśnie, tak jest. Ktoś ze Sławik Team musi coś złożyć. O, ten co ma najwięcej szczęścia. 30,5. O, tak, tak, o. Tutaj tak właśnie, żeby tutaj... 30,5, tak. 31 ma. No, ja. No i piąteczka. Kolejny raz mamy flonderkę. Myślę, że ją widać, zobaczcie. Tylko tym razem jesteśmy wysoko. Filip mnie nagra, bo zobaczcie, mam z tyłu ten podbierak. Takim ruchem go wyhaczam. Takim ruchem go uruchamiamy. Dobra, i zobaczcie. Zbliżenie na flondrę by się przydało. Syru. Mamy rybkę. No i tak. Podbierak 3,5 metra. Na porcie jak najbardziej. Myślę, że... Myślę, że obowiązkowo powinno się coś takiego mieć. Bo na przykład, o ile ta flonderka jest malutka i moglibyśmy ją podciągnąć na żyłce, to myślę, że w innych przypadkach jakby było coś większego, jakiś leszcz, a leszcze się tutaj też zdarzają, to byłoby ciężko wyciągnąć. Magnesik, zobaczcie, coś takiego, żeby mi to nie wypadło, jakby czasami się odpięło gdzieś. Z powrotem zakładamy to w ten sposób. O, jest. Ot, cała filozofia. Widzicie? Działa to. Szybko zwięźli na temat, a jak ktoś chce, ma link w opisie. Ej, kolejna flondra. A ja dopiero podbierak schowałem. Dobra, robimy tak. Za żyłkę złapię. Nie. Lubię używać ten podbierak. Proszę bardzo, syru. Uuu.
spoko. Bardzo fajny podbieraczek. Kolejna flonderka. Podbierak tylko do tyłu. Grabimy. Sru. O, już jest, zobaczcie, zaczepiony. Nie potrzebuje się odwracać nic. Spoko. I kolejna flonderka. My się będziemy pakować do domku. Filip, jak dzisiaj? No dobrze, dużo ryb brało. No, dużo ryb, okonki głównie, flonderki. Myślę, że wstydu nie było. No tak, słuchajcie, wypad do portu przed sezonem letnim, bo w sezonie letnim to troszeczkę inaczej wygląda, jest więcej leszcza, ale myślę, że i tak wstydu nie było. Film się udał fajnie. No i flonderka, słuchajcie, prawie 40. Jest dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczenia na debacie. Cześć!